No to tak, jeżeli chodzi o same mikroserwisy, to jest temat bardzo szeroki. Ja tutaj skupię się na jakichś dwóch wybranych obszarach, no bo nie sposób w przeciągu 30 minut przedstawić całej teorii czy wszystkich zagadnień z tym związanych. Stworzymy sobie jakiś przykładowy mikroserwis i następnie pokażę, jak możemy w sposób scentralizowany zarządzać konfiguracją takich mikroserwisów oraz jak możemy monitorować poszczególne ich instancje. I jako przykład zrobimy sobie prosty moduł czy mikrousługę, która będzie odpowiedzialna za udostępnianie informacji o numerach kart lojalnościowych, takich jak na przykład mamy Miles and More czy Payback, które korzystamy na przykład przy bukowaniu rejsów lotniczych czy robiąc zakupy w jakichś sieciach sklepów, które wspierają te karty. Często jest tak, że mamy ich więcej niż jedną. I w tym celu stworzę sobie w IntelliJ nowy projekt. On będzie oparty o Spring Initializer, nazwiemy go Loyalty. Będzie z użyciem Gradle w Javie. Jako pakiet zrobimy sobie na przykład com. Załóżmy, że to będzie system, no właśnie do obsługi kart lojalnościowych, czyli com Loyalty. Artefakt się będzie nazywał Loyalty Java 11. No i lecimy. I teraz jakie biblioteki tutaj będziemy chcieli? Będzie tam kontroler restowy, więc na pewno będziemy chcieli wziąć sobie Spring Web i będziemy chcieli również skorzystać z Lomboka. No i dorzucimy sobie Spring Cloud. Na razie nie będziemy go jeszcze używali na początku, natomiast jak już tutaj wrzucę, żeby potem się tutaj nie męczyć z dodawaniem dependencies. No i jako wersję Spring Boota wybierzemy trochę taką stabilniejszą wersję 2.3.11. No i w tym momencie utworzę ten projekt. Musimy chwilkę poczekać, aż sobie tutaj IntelliJ podociąga wszystkie potrzebne biblioteki, przeindeksuje. W międzyczasie, zanim to się będzie działo, to dwa słowa komentarza na temat tego, co to będzie robiło. No już się zrobiło. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że będziemy mieli usługę restową, która będzie dostępna pod takim adresem v1/cards. I teraz będziemy chcieli mieć metodę get, która pozwoli zapytać o karty danego użytkownika, czyli będziemy mieli jeszcze parametr customer ID równy 1 na przykład. Czyli takie zapytanie na aplikację restową, a za chwilę spowodujemy, że ona bardziej zacznie przypominać mikroserwis niż po prostu zwykłą aplikację typu REST API. Czyli tego typu wywołanie będziemy chcieli mieć. Ja będę co jakiś czas włączał i wyłączał tryb prezentacyjny, żeby czcionki były większe. Natomiast przy tworzeniu nowych klas czy przełączaniu się tutaj między pakietami będę sobie to zmniejszał, żebym widział, co się dzieje w drzewku projektu. No i dobrze. Zacznę od tego, że zrobię sobie jakąś klasę DTO, czyli zrobię sobie pakiet DTO. DTO to jest Data Transfer Object. Zwyczajowo przyjęło się, że aplikacje w swoim wnętrzu używają klas, które umownie nazywamy domenowymi, natomiast ze światem zewnętrznym komunikują się przy pomocy odrębnych klas, które nazywamy DTO, czyli Data Transfer Objects. Nawet jeżeli te klasy są dokładnie takie same, czyli są kopią 1 do 1, to i tak taką warstwę najczęściej wprowadzamy, po to, żeby w przyszłości nie mieć problemu wtedy, gdy chcielibyśmy pewne informacje z takiej klasy DTO na przykład ukryć, bo nie wszystkie informacje chcemy zwracać w odpowiedzi na przykład do kontrolerem restowym do użytkownika. No i w tym pakiecie DTO stworzę sobie klasę DTO, która będzie się nazywała CardDTO. Dobrze. I teraz w tej klasie CardDTO, ja ją zrobię publiczną. W tej klasie CardDTO chciałbym mieć takie pola jak private int customer ID. Oczywiście uprzedzając pytania, że int to jest zły pomysł na identyfikator, tak, jasne, wiemy o tym, bo jest za mała liczba, ale na potrzeby naszej prezentacji tutaj w zupełności wystarczy, czyli mamy private int ID. Będziemy mieli jeszcze private string, to będzie card number. I jeszcze zrobimy sobie saldo punktu, czyli będzie jeszcze raz private int
points, po prostu. Skorzystamy z adnotacji Lomboka, żeby sobie wygenerować gettery, settery. Również sobie zrobimy dwa konstruktory, noArgsConstructor oraz allArgsConstructor, które będą nam później potrzebne przy tworzeniu obiektów tej klasy. Dobrze. Teraz chciałbym, żeby nasz kontroler restowy wylądował sobie w pakiecie, nazwijmy go REST. Kontroler, różne są szkoły, a w ogóle najpopularniejsza jest ostatnio szkoła z podejściem heksagonalnym, gdzie w ogóle nie wyodrębniamy warstw takich jak kontrolery, serwisy, repozytory i tak dalej, tylko robimy to po prostu jako podmoduły wewnątrz, które w sobie zawierają wszystkie potrzebne elementy do obsługi takiego modułu, ale jako że podejście warstwowe jest powszechnie znane, to użyję go, żeby nie zaciemniać tego, co robimy. Czyli tworzymy sobie pakiet kontroler, w którym znajdzie się klasa, która będzie się nazywała Card Controller. I teraz w tej klasie ta klasa będzie kontrolerem restowym, czyli robimy adnotację REST Controller. Zrobimy sobie adnotację request mapping, która zdefiniuje nam ten początkowy mapping, i to będzie v1/cards. I w środku tego kontrolera będziemy mieli na razie jedną metodę get, czyli robimy getMapping, która to metoda będzie zwracała obiekt, który sobie nazwiemy cardResponseDTO, czy to może tak jak metoda się będzie nazywała, czyli getCardsResponseDTO. To będzie typ zwracany, metoda się będzie nazywała getCards i jako parametr podawany w ścieżce, czyli jako requestParam, przekażemy sobie int customer ID. Dobrze, ten typ getCardsResponseDTO za chwilkę sobie zdefiniujemy. No i wyobrażam sobie, że tutaj zostanie zwrócona lista kart wewnątrz lojalnościowych, która będzie pochodziła z serwisu, czyli z klasy udostępniającej usługi biznesowe zarówno dla kontrolera restowego, jak i dla innych klas wewnątrz naszej aplikacji. Czyli zrobimy sobie return. Tutaj będzie, może nazwijmy to card service.getCards i jako parametr przekażemy nasz customer ID. No i teraz tak, ten card service to będzie pole w naszej klasie, to będzie bin i to będzie card service. Jeżeli to ma być bin, to wstrzykniemy go przez konstruktor, czy robimy private final, a tutaj sobie dodamy allArgsConstructor, co spowoduje, że Spring automatycznie użyje konstruktora z wszystkimi parametrami i wstrzyknie nam tutaj tego bina. Teraz zdefiniujemy sobie ten typ getCardsResponseDTO. Ja zawsze piszę w ten sposób, że piszę sobie klasę i pokazuję, jak ona ma działać, a dopiero potem definiuję poszczególne typy przy użyciu kombinacji Alt-Enter w IntelliJ-u i wybierając Create Class. I teraz tą klasę zdefiniujemy sobie również w pakiecie DTO. I ta klasa będzie zawierała listę CardDTO. Sobie zaimportujemy listę. Będzie się to nazywało cards i użyjemy adnotacji Lomboka małpa value, czyli to z tego powstanie obiekt niemutowalny, który będzie wyposażony w konstruktor i w getter. Dobrze, czyli mamy naszą card getCardsResponseDTO, która w środku zawiera listę kart danej osoby. No i teraz musimy przejść do serwisu. Czyli tworzymy sobie klasę Card Service. Zrobię tutaj na nią osobny pakiet Service. Z reguły serwisy w tym podejściu warstwowym umieszczamy właśnie w pakiecie, który się nazywa Service. I ten Card Service to po pierwsze musi być bin, czyli będzie mapa komponent. Czyli Spring automatycznie stworzy jego instancję, umieści ją w kontenerze binów i wstrzyknie nam tutaj do tego pola. No i teraz tworzymy metodę, czyli ustawiam się na metodzie getCards i przy pomocy kombinacji Alt-Enter wybieram Create Method. IntelliJ od razu wie, jaki będzie typ zwracany i jakie są parametry. No i teraz tak, normalnie zapisywałoby się to w jakiejś bazie danych, ale w związku z tym, że nie mamy, znaczy możemy zrobić bazę danych, ale nie chcemy, bo szkoda na to czasu, zrobimy sobie po prostu jakąś kolekcję tutaj w pamięci jako pole tej klasy service, czyli będzie tutaj private list card DTO, nazwiemy to cards,
i zainicjujemy to na razie po prostu jakąś upfront z góry podaną listą obiektów, czyli to będzie new car DTO, który jako parametry konstruktora przyjmuje customer ID, numer karty oraz saldo punktów, czyli załóżmy, że tu ktoś ma 1000 punktów. Jeszcze sobie zrobimy drugi new car DTO, załóżmy, że ten klient ma dwie karty pochodzące na przykład z dwóch różnych systemów lojalnościowych. Na drugiej ma 100 punktów i jest jeszcze jakiś trzeci klient, drugi klient, który ma trzecią kartę i to będzie klient o identyfikatorze 2, który będzie miał kartę o jakimś tam numerze i na przykład 0 punktów. Dobrze, i teraz ta metoda getCards pobranego klienta, podanego klienta, czyli o konkretnym customer ID, zwróci nam obiekt klasy getCardsResponseDTO, czyli musimy sobie go utworzyć. New getCardsResponseDTO, a ten, że obiekt przyjmuje jako parametr w konstruktorze, jako parametr listę kart. Czyli tutaj przefiltrujemy sobie przy pomocy streamu z tej listy kart, te karty, które należą do tego konkretnego klienta. Czyli robimy sobie cards.stream.filter i tutaj dostajemy jakąś kartę na wejściu i chcemy wybrać tylko te karty, których getCustomerID jest równy CustomerID. No i chcemy to zabrać do listy w tenże właśnie sposób. Poprawimy formatowanie. No i mamy. To jest prosta metoda, która przefiltrowuje tą całą kolekcję kart, wybiera tylko te, które należą do danego użytkownika i zwraca je nam na zewnątrz. Dobrze. Czyli tutaj... A i oczywiście musimy tą metodę zrobić publiczną, bo była, ja mam domyślnie wszystko package private, czyli bez podawania akcesorów. Dobrze, mamy nasz prosty kontroler. Możemy sprawdzić, czy on działa, czyli uruchomimy sobie naszą aplikację. I spróbujemy. Dobrze, uruchomiła się. Może żebyśmy mogli skorzystać z endpointów, które tutaj mamy dostępne w IntelliJ-u. W tej chwili widzimy, że nie ma żadnych, ponieważ nie mamy actuatora, czyli Spring Boot Starter Actuator jeszcze dodamy sobie do dependencies. Zróbmy to od razu, czyli w pliku build Gradle, który był wcześniej wygenerowany, dodajemy sobie jeszcze Spring Boot Starter Actuator. Musimy zreimportować Gradle'a do IntelliJ'a, tak żeby pobrał wszystkie brakujące biblioteki. Dobrze, mamy to zrobione. W tym momencie możemy aplikację uruchomić jeszcze raz. Aplikacja wystartowała i na zakładce Endpoints, na zakładce Mappings widzimy, że pojawił się mapping v1/cards. Uruchomimy sobie go w edytorze requestów. Czyli tutaj powiększę. Tutaj pamiętamy, że na końcu musimy dodać customer ID równe na przykład 1. No i spróbujmy strzelić teraz tym requestem. No i widzimy, że w odpowiedzi dostaliśmy dwie karty użytkownika numer 1. Jeżeli zapytamy o kartę użytkownika numer 2, to dostaniemy tylko jedną kartę. To jest ta. A jeżeli zapytamy jakiegoś nieistniejącego, to dostaniemy pustą kolekcję, ponieważ nie mamy żadnych kart dla użytkownika ID równym 3. Dobrze, czyli mamy zrobioną prostą aplikację, która potencjalnie może być mikroserwisem używanym w ramach jakiegoś większego systemu, na przykład systemu obsługi kart lojalnościowych. No i teraz, co my tutaj możemy ciekawego zrobić? Po pierwsze spróbujemy zeksternalizować jego konfigurację. Co to znaczy? Każdy projekt taki w Springu, w Javie, ma tutaj plik o nazwie Application Properties, w którym możemy sobie wpisywać różnego rodzaju ustawienia i propertiesy, do których ma on dostęp. To może być plik Application Properties albo application.yml, jeżeli w formacie YAML to wpisujemy. Natomiast co do zasady, ten plik jest związany z tym konkretnym jarem, który powstaje w wyniku kompilacji tego modułu i on jest zaszyty wewnątrz tego pliku jar. Czyli jak sobie budujemy naszą aplikację, to tutaj w katalogu build powstaje katalog lips, akurat builda nie robiłem, i tam w środku jest jar wynikowy, który zawiera m.in. ten plik application properties.
Natomiast jeżeli mamy wiele mikroserwisów i one są rozrzucone, czyli rozproszone po różnych maszynach, to pewnym wyzwaniem staje się zarządzanie konfiguracją ich. Jeżeli chcielibyśmy coś w takim pliku Application Properties pozmieniać we wszystkich serwisach, no to musielibyśmy w każdy wejść, zrekompilować, zdeployować go na nowo na serwer. To jest cała masa pracy. I tutaj z pomocą przychodzą nam rozwiązania typu Cloud Config, czyli takie narzędzia, które umożliwiają w sposób scentralizowany zarządzanie konfiguracją mikroserwisów. I w tym momencie stworzymy sobie taki właśnie config server. W tym celu stworzymy sobie nowy projekt. Jego działanie będzie polegało na tym, że on będzie przechowywał, że on będzie udostępniał konfigurację dla poszczególnych mikroserwisów wchodzących w skład całego ekosystemu, a źródłem tych konfiguracji będzie repozytorium na GitHubie, w którym sobie zapiszemy te przykładowe konfiguracje, które będziemy mogli z zewnątrz po prostu na GitHubie zmieniać. Wystarczy je tylko zmienić i one automatycznie się zaktualizują w poszczególnych aplikacjach. Czyli ja w tym momencie robię sobie nowy projekt, nazwę go config server. Będzie to projekt gradlowy, może być com loyalty. I to wszystko. Jest to projekt springowy. No i teraz tak, jakie tutaj muszę sobie biblioteki zaznaczyć? Więc po pierwsze będzie to Bootstrap, czyli ze Spring Cloud, czyli Cloud Bootstrap, ale również będziemy potrzebowali dependencji do config serwera. I to jest tutaj Spring Cloud Config. I mamy tutaj dwa: config client i config server. Więc wybieramy sobie config server. No i w zasadzie to wszystko. Niepotrzebnie to w osobnym oknie otwarłem, no już trudno, to już przerwę ten. Za chwilę go utworzę jeszcze raz, jak będzie potrzebny. Dobrze, pobierają się potrzebne dependencies. I w tym momencie, jak to się skończy tutaj generować, pierwszą rzeczą, którą sobie zrobimy, to nad główną klasą w naszej aplikacji włączymy sobie adnotację małpa enable, przepraszam, momencik, enable config server. Sprawdzałem, tutaj mi wyskoczyło powiadomienie z GitHuba odnośnie repozytorium. Dobrze, czyli mamy adnotację enable config server. No i w tym momencie w zasadzie to jest prawie gotowe. Jeszcze musimy powiedzieć, gdzie jest źródło tej konfiguracji, ale najpierw musimy je utworzyć. W tym celu wchodzimy sobie na GitHuba, tutaj akurat na mojego, i tworzę nowe repozytorium. Nazwę je sobie Just Join IT Config. Będzie to publiczne repo, puste. Zostało utworzone. Tu jest adres dostępowy do tego repozytorium. No ja sobie teraz sklonuję to repozytorium lokalnie, czyli otwieram sobie terminal. Mam tutaj katalog, który jest prawie pusty. Są tutaj te moje dwa projekty. I w tym momencie zrobimy sobie git clone. To będzie bez origin git clone to repozytorium, które tam stworzyłem, i niech ono się stworzy w katalogu Just Join IT config. Dobrze, zostało sklonowane, ono jest puste, dlatego jest warning, że you appear to have cloned an empty repository, ale nie szkodzi. Otworzymy je sobie teraz w IntelliJ-u, tak żebyśmy mieli podgląd, czyli robimy open. I ja sobie tutaj wybieram katalog, który będziemy otwierali. Dobrze, jako nowe okno, new window. Dobrze, no i pobrało się, jest to puste w tym momencie. Tutaj w IntelliJ tworzy nam jeszcze pliki odpowiednie, takie jak gitignore, tylko że my ten plik gitignore wyniesiemy sobie do góry, bezpośrednio do repozytorium. No i chcielibyśmy w tymże pliku gitignore mieć zawarty katalog IDEA, po to, żeby nam pliki konfiguracyjne z IntelliJ-a się nie przenosiły do repozytorium. No i w zasadzie tyle.
Dobrze. Repozytorium mamy już zrobione i teraz utworzymy sobie wewnątrz tego naszego projektu strukturę katalogów następującą. Na pierwszym poziomie będzie katalog, który odpowiada nazwie aplikacji, czyli będzie tutaj nasza aplikacja Cards. Następnie wewnątrz będzie nazwa profilu, czyli na przykład Production. Profile to może być na przykład development, production. Profile określają środowiska, na których będziemy to uruchamiali, ponieważ chcemy mieć różne konfiguracje dla różnych środowisk. No i w tym momencie stworzymy sobie tutaj plik application YAML albo application properties mógłby również być, ja wolę generalnie używać plików w formacie YAML, czyli application YAML. I w środku w tym pliku umieścimy po prostu server, port i załóżmy, że chcemy, żeby ta nasza aplikacja startowała na porcie 7777. Czyli żeby nie odczytywała ze swojego lokalnego application properties, tylko z tej centralnej konfiguracji. Dobrze. I to wszystko. I w zasadzie możemy sobie już tutaj spuszować do repozytorium, bo repozytorium jest puste, więc z poziomu terminala mogę sobie przejść do justjoinitconfig. Tutaj sprawdzam te pliki, znajdują się, OK. Mogę sobie zrobić git status. Widzę, że zostaną dodane dwa, czyli gitignore, który stworzyłem, oraz cards, katalog cards. No i mogę w tym momencie go dodać, tak? Czyli git add.git commit-m, na przykład initial commit. No i teraz mogę to wypuszować, czyli git push origin master. Muszę się zalogować. I po chwili nasz plik z konfiguracją został przesłany już na GitHuba. Możemy go podejrzeć. Odświeżę tutaj stronę. No i widzimy, że pojawił się katalog cards, w środku jest katalog production, a wewnątrz znajduje się plik application YAML. No i mamy tego naszego gitignora. Dobrze, wrócimy teraz do config serwera. Musimy sobie skonfigurować ten config serwer w taki sposób, że musimy mu powiedzieć, w którym miejscu znajduje się źródło konfiguracji, czyli gdzie na GitHubie znajdują się konfiguracje dla poszczególnych modułów. Usunę tutaj plik application properties, a w to miejsce utworzę plik application YAML. Dobrze, powiększymy sobie to troszeczkę. No i teraz tak, chcę po pierwsze nazwać tą aplikację, czyli robię spring.name. application.name. Dla tych, co nie wiedzą, w IntelliJ możemy wyszukiwać, pisząc początki wyrazów i on automatycznie otworzy nam odpowiednią strukturkę tutaj. No i nazwijmy to config server. Następnie chcemy spring cloud.config.server.git.uri. I tutaj podamy adres do naszego repozytorium, czyli przechodzę sobie na GitHuba, kopiuję sobie ten adres z paska adresu i wklejam go tutaj. To jest adres repozytorium, skąd będziemy pobierali konfigurację. No i muszę tu podać jeszcze kilka parametrów, na przykład refresh rate ustawię 15, czyli co jaki czas ma być odświeżana informacja z tego GitHuba. Jaki jest timeout dopuszczalny, załóżmy, że 5 sekund, zanim nie wystąpi błąd. No i na końcu podaję search paths, czyli w jakich ścieżkach, według jakiego schematu ma tutaj odbywać się wyszukiwanie tych konfiguracji. Tam, jak pamiętacie, tam było tak, że był katalog configuration. Oraz w nim był też, to jest jedno z miejsc, możemy to wrzucić do głównego katalogu configuration, albo możemy zrobić configuration. I teraz podajemy w nawiasach wąsatych application. On tutaj automatycznie podstawi nazwę aplikacji. I jeszcze na końcu robimy slash profile. I tutaj zostanie podana nazwa profilu. No i zerknijmy jeszcze raz na naszego GitHuba. Widzimy, że tutaj mamy aplikacja się nazywa Cards i profil nazywa się Production.
Że ja się jeszcze tylko tutaj upewnię właśnie, bo jeszcze zapomniałem katalog configuration zrobić. Czyli wrócę sobie do tej konfiguracji, którą tutaj miałem, do drzewka projektów. Zrobię tutaj mały refaktor, czyli tutaj na głównym poziomie stworzę sobie katalog o nazwie configuration i do niego przeciągnę cards, bo on ma być wewnątrz tego configuration, tak jak to przed chwilą pokazałem. Muszę te zmiany jeszcze oczywiście wypuszować. Czyli robię sobie git add. Git commit minus m, nazwijmy to refactor. I git push origin master. Niestety jeszcze raz się muszę zalogować. Dobrze, zmiany zostały wypchnięte. Możemy się upewnić, odświeżymy. No i widzimy, że mamy teraz configuration, cards, production. Dobrze, czyli tutaj to miejsce mamy już gotowe. Czy coś jeszcze musimy skonfigurować? Tak, jeszcze jedną rzecz. W config serwerze oprócz tych parametrów, które już tutaj ustawiłem, czyli jaka jest nazwa aplikacji, jaka jest konfiguracja config serwera, jeszcze chcę powiedzieć, na jakim porcie ten nasz config serwer ma pracować. Czyli robię sobie server port i niech to będzie port 8888. Czyli na takim porcie chcę, żeby to pracowało. Dobrze, mogę uruchomić config serwera. Czyli w tym momencie uruchamiam. Wystarczyła tylko tak naprawdę ta jedna adnotacja enable config server, jeżeli chodzi o kod źródłowy i trochę konfiguracji w pliku application properties lub application YAML. Uruchamiam sobie w tym momencie serwer konfiguracji. Dobrze. Wystartował. No i teraz w kliencie, czyli w naszej aplikacji Cards, musimy skonfigurować pobieranie konfiguracji z tego serwera. Czyli tutaj otwieram sobie w IntelliJ-u naszą aplikację Cards, czyli Loyalty. No i muszę tutaj zrobić w niej kilka zmian w pliku. Po pierwsze tak, w pliku build gradle, zajrzyjmy do niego, powiększę, mamy tutaj dwa istotne wpisy. Po pierwsze mamy tutaj wszystkie dependencje ze Spring Cloud, one automatycznie się wygenerowały, jak wystarczyło, że zaznaczyłem Spring Cloud, że ma być, oraz jaka jest wersja serwera Spring Cloud, to też się automatycznie generuje. Tutaj akurat jest wersja Hoxton SR11, która jest odpowiednia dla tej wersji Spring Boota, którą w tej chwili tutaj mamy. Dobrze, i teraz dodam sobie dependencji. Mamy Spring Cloud Starter i jeszcze dodam sobie Spring Cloud Starter Config. Dobrze, czyli mamy dodaną nową adnotację, nową dependencję. Reimportuję Gradle'a po to, żeby się to pobrało. No i jeszcze musimy troszeczkę w Application Properties, czy też w Application YAML ustawić, żeby to działało. Czyli mamy tu plik Application Properties, ja go usunę i zrobię Application YAML. Czyli mamy nasz plik application YAML i w jego wnętrzu ja sobie teraz skonfiguruję tak. Po pierwsze spring.application.name i tą aplikację nazwaliśmy cards, tak się ma przedstawiać. No i jeszcze musimy wiedzieć, że to jest profil production, żeby on wiedział, którą konfigurację ma pobrać. Czyli mamy spring.profiles.active. I tutaj aktywnym profilem będzie production. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z innej konfiguracji, na przykład na środowisku deweloperskim, to tylko w tym jednym miejscu w pliku application properties lub application YAML po prostu zmieniamy sobie nazwę profilu, na przykład na development. Dobrze, i to w zasadzie wszystko, ale jeszcze musimy sobie stworzyć dodatkowy drugi plik o nazwie bootstrap YAML. bootstrap.yml i w tym pliku podamy konfigurację właśnie do Spring Cloud Config Servera, czyli robimy sobie Spring, może skorzystamy tak, Spring Cloud Config URI i tutaj podajemy
adres serwera konfiguracji. My go tam ustaliliśmy na 8888, więc dokładnie taki sobie tutaj wstawimy, czyli HTTP localhost 8888. No i jeszcze podajemy profil. I żeby to częściowo chociaż zautomatyzować, no to tutaj możemy sobie odczytać zmienną, dodając jej po prostu nazwę, czyli to jest Spring Profiles. Active. No i w tym momencie tutaj zostanie wstawiona nazwa tego profilu, czyli profil production. Dobrze, no i teraz spróbujemy uruchomić nasz serwis. On się powinien uruchomić na nie na domyślnym porcie 8080, tylko na porcie 7777, bo jak sobie zajrzymy tutaj do konfiguracji, która jest na GitHubie, do Application YAML, pamiętamy, że tu jest server port 7777. No i w tym momencie spróbujemy uruchomić naszą aplikację i zobaczymy, czy się udało. Tak, tutaj w logach możemy zobaczyć, że Tomcat started on port 7777, czyli widzimy, że aplikacja odczytała sobie ustawienia z Cloud Config Servera. W związku z czym, jeżeli byśmy teraz mieli wiele instancji, czyli wiele tych mikroserwisów na różnych maszynach zainstalowanych, to wystarczyłoby w jednym miejscu, na przykład na repozytorium GitHuba, zmienić konfigurację i ona w sposób zautomatyzowany trafi do wszystkich mikroserwisów, które korzystają ze Spring Cloud Config serwera. Dobrze. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć słówko odnośnie endpointów, które tutaj mamy dostępne. Tutaj w mappingach, oprócz tego endpointa, który ja zdefiniowałem, czyli v1/cards, pojawiły się też endpointy z aktuatora. Te, które, jako że dodałem actuator jako dependencji do tego projektu, pojawiły się dodatkowe endpointy, które wykorzystywane są właśnie między innymi przez rozwiązania chmurowe, mikroserwisowe, na przykład do analizy statusu poszczególnych mikroserwisów. Jednym z nich jest na przykład actuator/health. Możemy sobie uruchomić request na nim i widzimy, że w odpowiedzi dostajemy obiekt w formacie JSON z informacją, że status jest up, czyli jakieś narzędzie będzie mogło sobie monitorować za chwilę stan naszych mikroserwisów, wywołując właśnie te usługi udostępniane przez Actuator. Dobrze, co jeszcze możemy tutaj się dowiedzieć? Gdybyśmy chcieli szerzej opisać naszą aplikację, to tutaj mamy taki endpoint actuator info. Jeżeli uruchomimy sobie request na nim, to dostajemy pustą listę. Natomiast to jest takie miejsce, które możemy sobie, tworząc mikroserwisy, możemy sobie sami zdefiniować, co się tutaj ma wyświetlać. Robimy to w ten sposób, że dodajemy sobie property o nazwie info. No i tutaj już możemy sobie wpisywać wszystko, co nam fantazja przyniesie, ponieważ to nie, to jest nasza struktura obiektów i to, co tutaj wpiszemy, potem będzie dostępne na tym endpoincie info, czyli jakiś serwis zarządzający naszą farmą mikroserwisów będzie z tego info mógł sobie odczytywać różne informacje, które my tutaj umieścimy. Więc pierwsze mamy tutaj informację o tym, że to jest aplikacja na przykład Cards, że jest to wersja na przykład 1. O, może jeszcze nie, 001. Jaki jest aktualny profil? Czyli możemy tutaj również użyć tych zmiennych, które mamy do dyspozycji w kontekście naszej aplikacji, czyli Spring Profiles Active. No i możemy jeszcze zwrócić na przykład informację server info i możemy tutaj podać, na jakim porcie jest uruchomiona nasza aplikacja. Dobrze, no i tyle. I teraz jeżeli ja to zapiszę i zrestartuję naszą aplikację, czyli zrobię jej restart i strzelę jeszcze raz requestem na ten endpoint o nazwie info, czyli przejdę sobie na endpointy, na mappingi, actuator/info i strzelę requestem, to widzę, że w odpowiedzi ja dostaję cały ten w formacie JSON obiekt z wszystkimi tymi danymi, które umieściłem w info
w Application Properties czy też w Application YAML. To jest bardzo ważne, ponieważ często mając jakiś scentralizowany model zarządzania farmą mikroserwisów, chcemy, żeby te mikroserwisy potrafiły się samoopisać w jakiś sposób dla tego serwera zarządzającego, choćby po to, żebyśmy mogli sobie wyświetlić gdzieś na ekranie w konsoli, która to jest instancja i tak dalej. Teraz tak, ja, żeby zmienić te dane, które mamy tutaj w Application YAML czy w Application Properties, musiałem zrestartować aplikację. Pytanie, czy zawsze tak jest, czy zawsze tak musimy robić? Otóż nie. Między innymi Actuator posiada taki endpoint o nazwie Refresh. Jego tu w tej chwili nie widać, ale to wynika z tego, że nie mamy włączonych wszystkich endpointów z Actuatora. No i w tym momencie ja to włączę i pokażę Wam, w jaki sposób możemy updateować konfigurację mikroserwisów bez konieczności ich restartowania. Czyli ja sobie do Application YAML dopiszę tutaj następującą rzecz. Jeszcze nie ten poziom. Czyli jest tak: Management Endpoints Web Exposure Include, czyli jakie endpointy mają zostać udostępnione na zewnątrz. Ja mu tutaj podam gwiazdkę, czyli wszystkie jakie są. Jeżeli teraz jeszcze raz zrestartuję aplikację. I jak ona się uruchomi, to gdy wejdę sobie do mappingów, do endpointów, do mappingów, widzimy, że pojawiło mi się sporo tutaj nowych mappingów, których wcześniej nie było. Między innymi znajduje się tutaj endpoint o nazwie refresh, na którego strzelamy metodą post protokołu HTTP, i on spowoduje, że przeładowane zostaną te biny, które są oznaczone adnotacją małpa refresh scope. No i spróbujmy to w takim układzie zrobić. W tym celu możemy sobie wyobrazić, że ta nasza aplikacja, a konkretnie kontroler, card controller, którego zadaniem jest zwracanie w tej chwili informacji o kartach lojalnościowych danego klienta. Załóżmy, że chcemy mieć możliwość wykonywania jakichś prac serwisowych, czyli chcielibyśmy przestawić ten kontroler w taki tryb na żądanie, żeby on nie zwracał danych odczytywanych z serwisu, tylko żeby mówił, że teraz jest przerwa techniczna i nic nie odbierzemy. I chcielibyśmy mieć możliwość sterowania tym trybem pracy, czyli czy to jest production albo service window, właśnie poprzez zmianę jakiegoś parametru, tak żeby się to automatycznie odświeżało. No i w tym celu zrobimy sobie coś takiego, że w application YAML dodam sobie property, no, czyli tutaj w application YAML, o to może podzielam, dodam sobie tutaj jedno property, które wykorzystamy do sterowania. Czyli tutaj sobie zrobię. Ja z reguły te takie związane z aplikacją properties umieszczam na samym początku, bo one są specyficzne, charakterystyczne dla aplikacji. Czyli robimy sobie application, to jest mój własny definiowany przeze mnie property, więc nie podpowiem mi IntelliJ, bo go po prostu nie ma. I zrobię allow get cards. I jako wartość, ja sobie odczytam tutaj wartość zmiennej, którą będę sterował właśnie config serwera. Czyli zrobię sobie tutaj jakąś zmienną o nazwie na przykład cards.allow get cards. Jeżeli ona będzie miała wartość true, to kontroler będzie zwracał dane, a jeżeli będzie false, to będzie mu informował, że jest przerwa techniczna. Dobrze, w tym momencie muszę sobie ten parametr dodać do mojego config serwera, czyli przechodzę sobie do projektu z konfiguracją, to jest ten. No i tutaj jesteśmy w Cards Production Application YAML. No i tutaj muszę sobie dodać ten parametr, czyli tutaj mamy cards, allow get cards, ustawmy go na chwilkę na wartość false. Bo taki będzie pierwszy test. Dobrze, muszę sobie to teraz wyrzucić na GitHuba, czyli robimy git add, git commit, nazwijmy to config change i push. Oczywiście znowu się muszę zalogować. Dobrze, to się wysłało. W tej chwili mamy to na GitHubie. No i teraz tak, w naszym projekcie Cards, czy tam Loyalty, musimy zmodyfikować troszeczkę kod kontrolera, tak żeby on brał to ustawienie pod uwagę. Czyli wchodzimy sobie do
loyalty. Tutaj widzimy, że parametr się nazywa application.alloGetCards. Przejdziemy sobie do kontrolera. Zrobimy sobie tutaj pole private boolean get is get cards allowed i powiążemy je z tym property przy pomocy adnotacji małpa value, przy czym to jest ważne, żeby wybrać value ze Springa, a nie z Lomboka, ponieważ to jest value inicjujące na podstawie pliku application properties odpowiednie właściwości. No i tutaj podajemy sobie nazwę tego parametru, czyli to jest application.alloGetCards. Dobrze. No i w tym momencie użyjemy wewnątrz metody getCards kontrolera tejże zmiennej i zrobimy to w sposób następujący. Dodam sobie tutaj jeszcze logera, czyli logowanie SLF4J, najpopularniejszy chyba logger. I zrobimy tak, że jeżeli if not is getCards allowed, czyli jeżeli nie mamy do tego dostępu, to po pierwsze chcemy zalogować sobie, żebyśmy w konsoli widzieli, że mieliśmy tutaj jakiś przestój, że nie możemy w tej chwili obsłużyć takiego zapytania. Czyli getCards called, but service window is active. Czyli taki komunikat sobie wyświetlimy w konsoli, a następnie rzucimy throw new response status exception. No i teraz tak, jaki tutaj chcemy status sobie ustawić, HTTP status, na przykład not. Może nie not, tylko una. Service unavailable. No i jako komunikat podamy sobie service window. To spowoduje, że ustawi nam się status 503 jako service unavailable. Warto dbać o to, żeby te statusy się poprawnie prezentowały. No i teraz w związku z tym, że mamy tutaj załadowaną tą zmienną na podstawie property, to chcemy sobie tutaj dodać jeszcze adnotację refresh scope, co znaczy, że jeżeli wywołamy metodę refresh actuatora, to te biny zostaną przeładowane. No i dobrze, to chyba wszystko. W tym momencie możemy uruchomić ponownie naszą aplikację. I spróbujemy strzelić requestem. No, coś tutaj nam nie zadziałało. Sekundka, jakiegoś boolina. Tak, problem oczywiście wynika z tego, że użyliśmy tutaj adnotacji all args constructor. Natomiast powinien być required args constructor, ponieważ jako bin ma być wstrzyknięty tylko card service. Natomiast isGetAccountsAllowed powinno być pobrane z Application Properties. Więc zmieniamy tutaj na required argsConstructor. No i spróbujemy teraz uruchomić. Tak, no i widzimy, że aplikacja wystartowała, więc spróbujemy sobie uruchomić w przeglądarce naszego klienta. Strzelamy na endpoint v1/cards, podajemy customer ID równe 1, no i otrzymujemy status 503 service unavailable. Jeżeli zajrzymy do logów, widzimy, że został zalogowany komunikat getCards called, but service windows is active, co oznacza, że nasz program wszedł właśnie w tego ifa, ponieważ flaga isGetAccountsAllowed jest równa false. No i spróbujemy teraz zmienić tą właściwość i odświeżyć biny, wywołać metodę refresh actuatora, po to, ażeby spowodować przeładowanie tego property isGetAccountsAllowed na podstawie konfiguracji. Więc w tym momencie przechodzimy do konfiguracji. Zmienimy naszą flagę na true. Musimy ją wysłać na GitHuba.
i spuszujemy. Muszę się zalogować. Dobrze, zostało to wysłane na repozytorium. W tym momencie możemy zweryfikować, czy ta zmiana będzie widoczna, jeżeli wywołamy metodę endpoint refresh w naszej aplikacji. Przechodzimy zatem do naszej aplikacji Loyalty. Zaglądamy na endpointy, na mappingi. Widzimy, że mamy tutaj dostępny mapping actuator refresh, na który należy strzelić metodą post protokołu HTTP. No i spróbujemy to w tej chwili zrobić. Dobrze, zostało to wykonane. Widzimy, które elementy zostały przeładowane. I w tym momencie spróbujemy strzelić requestem jeszcze raz do naszej aplikacji. No i widzimy, że w tym momencie aplikacja odpowiada. Czyli udało nam się zmienić, dokonać zmiany wartości wpisów properties w naszej aplikacji bez konieczności jej restartowania, tylko wymusiliśmy to poprzez strzelenie requestem HTTP post na endpoint refresh actuatora, co spowodowało przeładowanie tych binów, które oznaczone są, tych binów, które znajdują się w klasach oznaczonych adnotacją add refresh scope. Dzięki temu możemy w łatwy sposób z jednego miejsca zarządzać zmianą konfiguracji wielu mikroserwisów, które mogą się znajdować nawet na setkach maszyn i to wszystko automatycznie się zaktualizuje bez konieczności restartowania tych aplikacji. W następnej części mojego opowiadania o mikroserwisach opowiem o tym, w jaki sposób możemy monitorować działanie mikroserwisów, czyli opowiemy sobie o czymś, co nazywamy Discovery Service. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę.